każdy moment jest dobry, żeby zacząć uczyć dziecko tej samodzielności, tak? To nie jest tak, że jeśli nasze dziecko ma lat 10, 12, 14, a może nawet 16, to już wszystko stracone i po prostu jedna wielka porażka, którą ja jako rodzic popełniłem czy popełniłam, no bo jeszcze do tej pory tego nie nauczyłam. Wydaje mi się, że głównym takim problemem jest to, że rodzice w dzisiejszych czasach mają to poczucie, że to zachowanie i te umiejętności, które wykazuje dziecko, bardzo dużo mówi o nich, a w zasadzie wręcz jest odbiciem tego rodzica. Dzieje się to też pewnie dlatego, że żyjemy w świecie, gdzie bardzo dużo osób dąży do perfekcjonizmu, do tego jednak, żeby było idealnie. Niekoniecznie, aby było zrobione, ale właśnie jak już ma być zrobione, to tak, żeby było na tip-top. Maja Strzałkowska, autorka książek i audiobooków dla dzieci z serii Julka i Szpulka. W ramach podcastu Rodzice po godzinach rozmawiam dzisiaj z Pauliną Szomko. Już kolejny raz, Paulino, jesteś u nas. Paulina prowadzi profil Nauczycielka Bliskościowa i rozmawialiśmy o bliskościowym podejściu w pracy nauczyciela, a dzisiaj porozmawiamy o samodzielności. Paulino, dziękuję Ci, że zgodziłaś się na kolejną rozmowę. O, cześć Maju, nie ma za co, także ja dziękuję, że mnie zaprosiłaś kolejny raz. Także witam i Ciebie i wszystkich Twoich słuchaczy. Jest mi bardzo miło, że mamy okazję porozmawiać właśnie po raz drugi. Tak, i temat ważny. W zasadzie za kulisami tej pierwszej rozmowy stwierdziliśmy, że kwestia samodzielności dzieci jest bardzo ważna. Ale zanim zaczniemy, słuchajcie, to jak zwykle prośba o subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie. Algorytmy to lubią. Też kupujcie moje książki, słuchajcie audiobooków. Możecie wesprzeć też podcast, kupując mi kawę na Buy Coffee'u, bo to dzięki Waszemu wsparciu będę mogła nagrywać po prostu kolejne odcinki. I chcemy dotrzeć przede wszystkim do rodziców, by świadomie wychowywali i edukowali swoje dzieci. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie ten kanał i te nasze podcasty i rozmowy wspierać. A Paulino, wiesz, to tak sobie zastanawiałam się nad tematem samodzielności. Jako nauczycielka masz już duże doświadczenie i na przestrzeni tych lat obserwujesz dzieci. Ja tak sobie myślę, że mamy duży dostęp do wiedzy teraz o rozwoju dziecka. Inne narzędzia w edukacji, dostęp w ogóle do tej wiedzy i teoretycznie dzieci powinny się rozwijać o wiele łatwiej nam, rodzicom i pedagogom powinno się wspierać dzieci, a celem naszym jako rodzice to jest przede wszystkim ta samodzielność dziecka, aby nasze dzieci w życiu dorosłym były i samodzielne, i szczęśliwe. I jak Ty to widzisz? Czy ta samodzielność wśród dzieci rzeczywiście się rozwija szybciej? Czy jest z tym jednak coraz większy problem? No wiesz, Maju, niestety, ale chyba bym szła w tym drugim kierunku. Bo zauważam na co dzień, jak dzieciaki naprawdę bardzo często nie radzą sobie właśnie z takimi podstawowymi rzeczami i niestety zawsze obwiniają o to swoich rodziców, też najczęściej mamy. Także dziecko, które nie ma ze sobą stroju na WF, nie mówi, że zapomniało, tylko mówi, że mama zapomniała mu spakować. Dziecko, które nie ma ćwiczeń zeszytu, też nie widzi w tym jakby swojego problemu i swojego udziału, tylko też zawsze mówi o tej mamie, która po prostu tego nie zrobiła. A idąc dalej w rozmowach też gdzieś tam z dziećmi, bo też poruszam takie tematy w różnych grupach wiekowych, też się okazuje, że te dzieci bardzo niewiele robią w domu i mają bardzo niewielki udział w ogóle w życiu jako domownik, jako osoba, która też powinna dodawać jakąś tam swoją taką cegiełkę do codziennych tych obowiązków. I ja mówię tutaj o prostych rzeczach, takich jak zrobienie sobie kanapki, przygotowanie herbaty czy wyniesienie śmieci. One po prostu mają to poczucie, że nie muszą tego robić, bo nikt od nich tego nie wymaga. Właściwie zastanawiam się, dlaczego tak jest, bo rzeczywiście obserwujemy dzieci, które nie potrafią wiązać butów, albo wiążą to o wiele później. Okej, ja wiem, na rynku jest dostęp do butów na rzep i zawsze wybieramy łatwiejsze rozwiązanie, ale jednak jest to ważna umiejętność. Wtedy za naszych czasów tych butów takich na rzepy nie było i po prostu musieliśmy się tego nauczyć. Dzisiaj mamy wybór. I wiesz, zastanawiam się nad przyczynami. Dlaczego tak jest tak naprawdę? Masz jakiś pomysł na to, jak twoim zdaniem? Pomysł mam, bo też właśnie gdzieś tam o tym sobie często myślę i często to analizuję. Wydaje mi się, że głównym takim problemem jest to, że rodzice w dzisiejszych czasach mają to poczucie, że
to zachowanie i te umiejętności, które wykazuje dziecko, bardzo dużo mówi o nich, a w zasadzie wręcz jest odbiciem tego rodzica. Taki rodzic bardzo często na przykład czuje się odpowiedzialny za ocenę dziecka, wstydzi się na przykład, kiedy to dziecko dostanie gorszą ocenę, odbiera to bardzo jako taki swój, taka personalna porażka. Myślę, że taki swój własny osobisty błąd. Dzieje się to też pewnie dlatego, że żyjemy w świecie, gdzie bardzo dużo osób dąży do perfekcjonizmu, do tego jednak, żeby było idealnie, niekoniecznie aby było zrobione, ale właśnie jak już ma być zrobione, to tak, żeby było na tip-top. I wydaje mi się, że w tej też pogoni, którą mamy w dzisiejszych czasach, gdzie jest dużo pracy, gdzie dużo dzieje się wszystkiego, rodzice niestety, ale nie mają czasu na to, żeby pokazać to dziecku. I tutaj tkwi w tym właśnie taki główny problem. No i właśnie tutaj później zbieramy tego owoce i widzimy konsekwencje. Wiesz, też pierwsza rzecz, o której myślę, to właśnie taka pogoń za wszystkim. W zasadzie zastanawiam się, za czym my gonimy? Mam wrażenie, że też konsumpcjonizm nas napędza. Tak, Mamy to kredyty na pewno na domy, na mieszkania i to wszystko nas nakręca. Trochę to jest problem cywilizacyjny, ale mimo wszystko, mimo braku czasu, wydaje mi się, że kwestia wyciągnięcia chociaż trochę tego czasu dla dziecka, aby było samodzielne, bo w zasadzie to przecież też jest odciążeniem dla rodzica, kiedy dziecko jest samodzielne, wspiera właśnie w dbaniu o dom. I wiesz, zastanawiam się, w jaki sposób można doradzić rodzicom, którzy są w ciągłym pośpiechu, w jaki sposób zadbać o tą samodzielność i od kiedy w ogóle zacząć. No, warto zaczynać tak naprawdę już od najmłodszych lat. W ogóle ja swego czasu czytałam bardzo fajny artykuł o tym, jak to wygląda w chociażby Meksyku, gdzie właśnie było to porównanie, jeśli chodzi o kraje europejskie i właśnie kraje, znaczy rodziny właśnie meksykańsko-amerykańskie dokładnie. Kwestia była taka, że tam mamy angażowały dzieci tak naprawdę już, słuchajcie, od pierwszego roku życia, w co tylko mogły. I te rodziny, mimo że nawet są wielodzietne i przy nich jednak trzeba też się dużo, dużo więcej gdzieś tam narobić, to te dzieciaki miały taką naturalność w tym, że one chcą pomagać już od najmłodszych lat, właśnie tylko ze względu na to, że one zaczynały bardzo wcześnie. Także dla nich to było normalne, żeby zająć się młodszym rodzeństwem, żeby przygotować jedzenie, czy żeby posprzątać w domu. Ale właśnie kwestia była taka, że te mamy jednak były świadome, że one muszą poświęcić trochę więcej czasu na początku. No i autentycznie pierwszy rok życia brzmi no, na bardzo, bardzo wcześnie, prawda? Ale tylko i wyłącznie dzięki temu te dzieci naprawdę były samodzielne i radziły sobie świetnie na przestrzeni najbliższych lat. Także wydaje mi się, że naprawdę warto właśnie zaczynać od razu, od kiedy tylko mamy to poczucie, że jesteśmy w stanie to zrobić i dawać te najmniejsze prace tym nawet roczniakom naszym, takim, które gdzieś tam dopiero co zaczynają chodzić, ale może już to dziecko będzie w stanie na przykład pomóc nam rozpakować zakupy. Oczywiście nie mówimy tutaj już o sprzątaniu czy gotowaniu przez dziecko w tym wieku, ale coś tam zawsze na pewno da się znaleźć. I naprawdę to zaangażowanie, przez to my też możemy patrzeć, że spędzamy razem czas, bo to nie musi być tylko stricte zabawa albo wychodzenie razem na zewnątrz, ale my świetnie możemy się bawić właśnie przy tych obowiązkach. I jeśli nie będziemy patrzeć na to jak na udrękę, jak na to, że zejdzie nam trochę czasu więcej, bo na pewno zejdzie przy pomocy tych małych rączek, ale jednak to nam naprawdę no odpłaci się w przyszłości, także warto zaczynać jak najwcześniej, ale patrzeć właśnie na to jak po prostu na zabawę i wspólną chwilę, którą spędzamy razem. Jak powiedziałaś o Meksyku, to sobie pomyślałam, o rety, to my jesteśmy aż gorzej niż, wiesz, z Meksyku, gdzie dzieci są bardziej samodzielne, to takie trochę przykre, ale tak, z drugiej strony ta wielodzietność też wymusza, bo po prostu rodzic się nie roztroi, nie roztworzy. Dokładnie. Tak, na pięć tak, czy było sześć tak samo, dzieci, nie? Wydaje mi się, że kiedyś też, nie? Po prostu gdzieś tam jak też rodzice na przykład musieli iść gdzieś w pole, jak na przykład właśnie prowadzili gospodarstwo, no to też musieli właśnie po prostu no, dać tę swobodę dzieciom, no i po prostu musieli je też zostawić albo angażować też do pracy, kiedy tych rąk było za mało.
A tutaj te dzisiejsze czasy jednak pokazują, że nie musimy, więc wtedy niekoniecznie chcemy to robić, ale to jest naprawdę bardzo dobra droga. Tak, się zastanawiam przede wszystkim, żebyśmy zwrócili chyba uwagę na to, jakie korzyści są, może dla rodzica najpierw, nie? Z tej samodzielności dziecka. Bo zobacz, że z wygodnictwa wyręczamy dzieci, a chyba efekt mamy zupełnie odwrotny od zamierzonego, Tak. nie? Wydaje mi się też, że wiesz, to jest kwestia tego, że na samym początku faktycznie nam jest szybciej i wygodniej zrobić coś za dziecko. Ale przychodzi taki moment, kiedy my jako rodzice mamy już tego dość. No bo ile można? Ile można razem odrabiać lekcje na przykład? Ile razem można się uczyć? Ile naprawdę można przygotowywać na przykład rano to śniadanie dla dziecka do szkoły? Wybierać ubrania? No tego jest mnóstwo tak naprawdę po drodze, które w pewnym momencie po prostu zaczną nam przeszkadzać. Także te czynności będą dla nas stanowiły pewną barierę i my wtedy sobie pomyślimy, no halo, no moje dziecko ma już lat 10, 12, 13, a może i 15, a na przykład dalej w domu nic nie robi, a już by przecież mogło. Ale to nie jest wina dziecka, że tego nie robi, tylko właśnie to jest wina tego rodzica, który po prostu nie pokazał mu, jak to zrobić wcześniej. I tutaj mamy ten klucz do tego, żeby nam się jednak później żyło łatwiej. Więc na początku, owszem, musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu i musimy, no wiadomo, spędzić troszeczkę dłużej na danej czynności, niż byśmy robili to samodzielnie, ale to bardzo szybko nam się tak naprawdę zwróci i zobaczymy, że jednak warto było, no bo teraz to już moje dziecko jest w stanie zadbać o siebie. A przede wszystkim, tak jak powiedziałaś na początku, nam zależy właśnie na tym, żeby to dziecko wyrosło na samodzielnego dorosłego, który po prostu będzie ogarnięte. Samo się nie zrobi, nie? To No, jednak dużo zdecydowanie. wsparcia naszego. Jeszcze w ogóle tak sobie myślę, że jak się psuje w ogóle atmosfera w domu, kiedy my jesteśmy jako rodzice sfrustrowani i to jest taka sama nakręcająca się sprężyna frustracji. Wszyscy się denerwują wtedy, i dzieci, i Tak. rodzice. Na pewno. Te obciążenie, które czuje rodzic, nie? A powiedz Tak, mi, ale ciężko później z tego przepraszam. wyjść właśnie, nie? Także to jest właśnie ten moment, kiedy naprawdę w pewnym momencie będzie bardzo trudno przestać to robić. Dziecko będzie też już na tyle przyzwyczajone, że też niekoniecznie może będzie chciało, a wykorzystując właśnie jeszcze ten potencjał i te chęci, które są wcześniej, warto właśnie zacząć wcześniej, właśnie dlatego też. Ale my w pewnym momencie obudzimy się z ręką w nocniku i naprawdę będzie nam trudno to zmienić. Dlatego, tak jak powiedziałaś, trzeba od najwcześniejszych lat Tak. pozwalać na samodzielność i chyba musimy przymknąć oko na to, że coś się wysypie, coś się wyleje, coś nie będzie idealne zrobione. I tutaj wchodzi to, ten idealizm, o którym wspominałaś, prawda? Tak, Trudna sztuka że to chyba. przysłowiowe mleko musi się rozlać. I to dziecko właśnie fajnie jednak, żeby posprzątało też, nie? Także tak jak posprząta, tak będzie dobrze. Też właśnie jako dorośli, którzy dążymy do tego perfekcjonizmu i do tej idealności, też musimy wiedzieć, kiedy właśnie, tak jak powiedziałaś, przymknąć na to oko i pokazać dziecku, że to, jak zrobiło, jest naprawdę wystarczające i jest dobre. I nie musimy poprawiać właśnie wszystkiego. Nawet choćby bardzo nas w środku korciło, żeby to zrobić, no to musimy wiedzieć, kiedy właśnie jednak tego nie zrobić. Ale zobacz, jaka to jest też nauka cierpliwości, zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka. Bo jeżeli my damy dziecku czas na to, aby posprzątało samo, to też ono się uczy pewnej cierpliwości i pewnej też zarządzania swoimi emocjami, kiedy się sfrustruje, że coś mu się wyleje, wysypie, coś zrobi nie tak. Tylko to jest chyba bardzo trudna sztuka i tej cierpliwości chyba dzisiaj nam po prostu brakuje. No tak, zdecydowanie. I właśnie tutaj to jest też takie kolejne podłoże, kiedy my tak naprawdę chcąc zmienić coś w dziecku i chcąc czegoś to dziecko nauczyć, musimy zacząć od siebie. Tak, zgadzam się z tym w 100%. Zmiany od siebie to raz, ale wiesz, tak się zastanawiałam ostatnio, jakie umiejętności dziecko, które idzie do szkoły, powinno już mieć, nad czym powinniśmy jako rodzice pracować już wcześniej. Rozmawiałam wcześniej o adaptacji dzieci w przedszkolu i żeby ułatwić też dzieciom naukę i swojej perspektywy jako nauczyciela, chciałam Cię też zapytać o to, co Twoim zdaniem dziecko powinno umieć, kiedy idzie do szkoły? Jeżeli chodzi o te samodzielne rzeczy, nie?
O odrabianiu lekcji to zaraz jeszcze porozmawiamy. Okej. Znaczy, wiesz co, ja to mogę też powiedzieć po prostu na przykładzie na przykład swojego dziecka, bo to jest właśnie akurat pierwszoklasista, świeżo upieczony i bardzo zadowolony z tego, że właśnie do tej szkoły poszedł. A ja właśnie rozmawiając z tobą ostatnio, mówiłam też o tym, że wypuszczam kurs w ogóle o samodzielności i właśnie też wykorzystuję patenty, które w tym kursie poszły razem z nagraniami do rodziców. I to, o czym ja też mówiłam, to są takie podstawowe w ogóle też obowiązki, które będą wykonywane w domu, bo zanim to dziecko znajdzie się w tym środowisku szkolnym, to ono potrzebuje takich podstaw i takich podwalin do tego, żeby ono w ogóle wierzyło w siebie. A żeby faktycznie to zrobić, ono musi widzieć, że ono jest sprawcze, a w związku z tym, że jest równie ważne w domu, że równie wiele znaczy, co na przykład osoba dorosła też, i że ono faktycznie jest w stanie pomóc tym rodzicom chociażby. I to będą takie proste rzeczy moim zdaniem. Jako siedmiolatek fajnie by było właśnie, żeby na przykład zrobił sobie jakieś proste śniadanie, kanapka albo płatki z mlekiem. Fajnie by było, żeby to ten siedmiolatek pakował sobie. Już nawet może być przygotowany, jeśli się martwimy, że dziecko nie jest w stanie sobie samo tego pudełka jeszcze ogarnąć, ale żeby to samo dziecko włożyło to pudełko do plecaka, żeby zadbało o to, że ma też wodę na przykład przy sobie, ale też żeby pakowało w ogóle plecak. Także to nie jest wcale trudna sztuka, tylko ewentualnie musimy troszeczkę się pogłowić nad tym, jak właśnie mu to ułatwić i jak go tego nauczyć, ale to jest kluczowa sprawa, z którą w ogóle dziecko, uważam, powinno iść do szkoły, żeby ono wiedziało w ogóle, gdzie co ma w tym plecaku, a żeby właśnie nie było to w ten sposób, że mama albo tata wcześniej wszystko przygotują, a to dziecko w szkole nawet nie wie, gdzie ma czego szukać. Także to jest taka pierwsza rzecz. No druga, no myślę, że to już jest też ten moment, kiedy dziecko naprawdę powinno świetnie sobie radzić przy ubieraniu się, przy rozbieraniu, przy przebieraniu. Także jeśli jest jeszcze jakikolwiek problem, jakiekolwiek wyzwanie, no to tak naprawdę powinna się zapalić czerwona lampka i to taka bardzo czerwona, bo są to też umiejętności, które już powinny być z tym dzieckiem jakiś czas. Z tym wiązaniem sznurówek, tak jak powiedziałaś, teraz jest dużo łatwiej, bo mamy rzepy. Także fajnie by było gdzieś tam tego uczyć, ale wiem, jak jest to trudne. Moje dziecko jeszcze też nie potrafi wiązać sznurówek, także też za wiele jeszcze mieliśmy kontaktu z tymi rzepami, choć próbuje. Także próbuje i stara się tego uczyć. Ale też takie sprawy, jak gdzieś tam pod naszym okiem. Żeby dbać na przykład o to, że może już jest czas, żeby dziecko zrobiło sobie listę zakupów i było w stanie na przykład wyruszyć z nią do sklepu. Jeszcze niekoniecznie musi iść samo do tego sklepu, ale my na przykład robiliśmy tak w czasie wakacji, co się bardzo spodobało mojemu dziecku, że on sobie zrobił własną listę zakupów, jeszcze właśnie taką rysunkową, i prosił mnie, żebym ja nie wchodziła do tego sklepu, więc ja stałam pod drzwiami. I dałam mu pieniądze, i on sam poszedł, znalazł te wszystkie produkty. Też starałam się wybierać tak, znając mniej więcej układ sklepu, żeby gdzieś tam nie sprawiało mu też trudności dostanie się do tych produktów, ale też mu mówiłam wcześniej, że jeśli coś będzie stało wyżej, zawsze możesz kogoś poprosić, żeby ci pomógł. I no, to, z jaką on radością wyszedł z tych swoich pierwszych zakupów, to naprawdę była po prostu, to było wspaniałe uczucie. No, ale właśnie dzięki takim prostym krokom teraz widzę, jak on czuje się w ogóle dobrze w szkole. I dla niego to w ogóle nie jest problem, żeby gdzieś zostać, żeby gdzieś wyjść, żeby coś zrobić. Po prostu mam wrażenie, że on wie, że da radę, bo już wiele rzeczy robił tutaj w domu z nami razem. Później też pokazywał, co sam potrafi. I ma to poczucie sprawczości. Także to takie proste rzeczy, my nie musimy iść też w nie wiadomo co, nie musimy niczego wymyślać, tylko po prostu musimy skupić się na tym, co po prostu robimy na co dzień i pomyśleć, co jesteśmy w stanie to dziecko zaangażować. Poza tym takie angażowanie się w codzienne obowiązki domowe sprawia poczucie obowiązku i spełnienia tych obowiązków, a Tak. przecież jak to szkoła w samej nazwie jest to obowiązek szkolny, czyli my mamy obowiązek się uczyć, obowiązek odrabiania pracy domowej, tak? Mówię o dziecku. I też dziecko musi też się samoorganizować. Fajnie jak wie, jaki ma plan zajęć, wie kiedy nawet strój na WF pakować i gdzie ma ten Tak. strój i kiedy go trzeba oddać do prania na przykład, nie? I to są takie Oczywiście. podstawowe umiejętności i jak ty to obserwujesz? Czy bardzo dużo dzieci ma nawet z takimi podstawowymi rzeczami problem jak spakowanie plecaka?
Ogólnie ja mało pracuję teraz z tymi dziećmi młodszymi, także na ten moment moja najmłodsza klasa to jest klasa trzecia, więc teraz ciężko mi się będzie gdzieś tam do tego odnieść, jak to wygląda, ale ja po prostu czasami obserwując nawet na korytarzu rodziców, którzy wchodzą do szkoły i którzy próbują od samego początku już chociażby pomóc nakładać buty tym mniejszym dzieciom, nieść plecak na przykład, no to jednak wskazuje właśnie na to, że mało w nas tych pokładów cierpliwości, żeby jednak poczekać tą minutkę dłużej, żeby to dziecko jednak samo to buty włożyło. I z tego, co gdzieś tam też czytam i obserwuję może bardziej w internecie, no to dużo po prostu rodziców nie ma pomysłu na to, jak to zrobić, żeby tę codzienność ułatwić i żeby faktycznie dziecko nauczyć tego robić, tak? No bo ono faktycznie nie jest w stanie na przykład jeszcze być może odczytać planu lekcji, który jest napisany wyrazami, także jakie to są przedmioty, ale właśnie na przykład ja w swoim kursie pokazywałam, jak można to zamienić w obrazki. I co można zrobić, żeby po prostu to dziecko faktycznie miało styczność z tym, że ono wie, co będzie. Cudownie sprawdza się wprowadzenie kalendarza tak naprawdę już w tym wieku i żeby dziecko zaznaczało sobie, jaki jest dzień, żeby wyznaczało ważne dla niego dni, które nadchodzą. I planowanie właśnie w ogóle powinno zaczynać się od przyjemności, żeby dla dziecka też to planowanie po prostu kojarzyło się pozytywnie. I wtedy możemy przeplatać właśnie też tym, co jest potrzebne do szkoły, ale żeby to było dosłownie na takiej samej randze. I żeby to dziecko nie miało poczucia, że moje wyjście do kina jest mniej ważne niż na przykład oddanie jakiejś pracy pani. Także to znowu będą proste rzeczy, ale po prostu trzeba je dziecku pokazać. Tylko tyle albo aż tyle. No właśnie, a patenty na tą samodzielność. Wydaje mi się też, że dużo rodziców przekłada to, co było w przedszkolu, i pewne zaniedbania, które były już w przedszkolu, przekładają się potem na to, co się dzieje w szkole. No ale przychodzi ten moment, kiedy rzeczywiście musimy nad tą samodzielnością pracować. I wiesz, pytanie do ciebie, skoro masz kurs z tego, czy możesz zdradzić, jak rodzic, co może jeszcze zrobić, aby dziecko czuło się no, bardziej pewne siebie i przez to, że jest samodzielne? W dużym skrócie mogę powiedzieć właśnie to, co przedstawiam w kursie, bo tam mam około 3 godzin w ogóle moich nagrań i właśnie plików też do druku, które też można właśnie na co dzień od razu wykorzystywać. Ale uważam, że takim fajnym patentem, który można sprzedać tutaj wszystkim Twoim słuchaczom, jest to, żeby raz w tygodniu, być może w niedzielę, bo to jest taki też dzień tygodnia, w którym troszeczkę jesteśmy w stanie zwolnić, organizować takie spotkania rodzinne przy jednym stole i tam omawiać, co się będzie działo w następnym tygodniu. I bierzemy wtedy pod uwagę i obowiązki szkolne, ale też właśnie te przyjemności, które razem możemy zrobić i ten czas, który razem możemy spędzić, ale być może to też jest czas tylko i wyłącznie dziecka, na przykład ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami. I na takim spotkaniu, które trwa nie dłużej niż 15 minut, o tym wszystkim się mówi. Każdy głos jest ważny, każdego członka rodziny. I już mamy właśnie to wprowadzenie w planowanie. To dziecko później nie jest zaskoczone tym, co się będzie działo, bo ono już będzie też wiedziało, że no rozmawiało przecież o tym wcześniej, nie? Także to jest taka pierwsza rzecz, którą bardzo bym polecała wszystkim. A jeśli takie spotkanie jeszcze zakończymy jakąś wspólną partyjką w grę planszową, to będzie naprawdę fajnie się kojarzyło i dzieciom, i w zasadzie wszystkim w rodzinie, bo jest to ten moment, kiedy wszystkie rozpraszacze zostają za nami, a jesteśmy tylko my i nasze dzieci, i nasza rodzina. I takie spotkanie może być właśnie początkiem pięknego planowania i organizacji. To wiesz co, to jest z pozytywnej dyscypliny, chyba ja przynajmniej to zaczerpnęłam, te spotkania rodzinne, które czasami w weekendy kończymy po prostu kawką, słodyczami, akurat mamy dzień słodycza i to też jest takie, wiesz, pozytywne skojarzenie. Oczywiście gra planszowa, czy wspólny seans filmowy, czy cokolwiek innego też Tak, jest super. wszystko wchodzi w grę. I wiesz, co tam jeszcze czasami włącza, to też o tym pozytywna dyscyplina mówi, właśnie podział obowiązków. Kto na przykład w tym tygodniu nakrywa do stołu, kto przynosi sztućce, kto wyrzuca śmieci na przykład, pomaga przy praniu. Też nie chodzi o to, żeby dzieci zbombardować pewnymi obowiązkami, ale Oczywiście. zrobić
coś dodatkowego, nie? Tak, Tak, to może to być jest super jedna rzecz sprawa. nawet, nie? To może być jedna czynność, to tego nie musi być dużo, tylko właśnie dzięki temu to dziecko później, które idzie do szkoły i które stoi na przykład przed takim wyzwaniem, że chociażby musi podejść do swojej kartkówki, nauczyć się do testu, przygotować jakąś prezentację na przykład, no to ono sobie myśli, ha, to co to jest, jak ja na przykład z tatą naprawiałem auto ostatnio w ogóle, nie? Także no, że to jest pikuś w ogóle wtedy dla takiego dziecka. Ono ma to poczucie, że jeśli z tym sobie poradziło już, co naprawdę na przykład wydawało się trudne, no to to, co jest w szkole, nagle okazuje się czymś, co w ogóle praktycznie nie będzie sprawiało problemu. Albo ten problem będzie bardzo mały, a dziecko będzie też gotowe do tego, żeby podjąć to wyzwanie. Paulina, wiesz co, że tak myślę o prac domowych. Nie ma ich, co prawda, teoretycznie, ale jednak jak myśli się o szkole, to się od razu wyobraża, że się ślęczy z dzieckiem przy lekcjach. A to nie jest dobre, bo wydaje mi się, że od początku trzeba uczyć dzieci samodzielnego odrabiania lekcji, no chyba, że naprawdę mają z czymś problem i wtedy Tak. rzeczywiście trzeba wesprzeć. Natomiast jak ty to widzisz z twojej perspektywy jako nauczyciela, takie samodzielne przygotowanie do lekcji, samodzielne odrabianie prac domowych, zakładam, że one jednak są, bo widzę u siebie też, że one po prostu są, czy z czytania, czy z pisania, no tego się nie da uniknąć, bo to są takie rzeczy, gdzie dziecko ma czasami z czymś problem i musi po prostu poćwiczyć w domu, albo się przygotować do sprawdzianu, prawda? Tak, ja myślę, że tutaj w ogóle powinniśmy zacząć nawet mówić o tego, ja bym chciała to powiedzieć głośno, że to w ogóle ograniczenie prac domowych, ono moim zdaniem było bardzo źle odebrane. Ogólnie i przez społeczeństwo, ale też przez rządzących, ono było bardzo źle przedstawione, bo to ograniczenie prac domowych nie jest równoznaczne z zakazem czy ograniczeniem nauki, a bardzo dużo osób tak to dokładnie odebrało. I to dzieci, słysząc, że nie ma prac domowych, od razu zrzucają z siebie obowiązek nauki, a to nie o to chodziło. To chodziło bardziej właśnie o to, żeby faktycznie nie ślęczyć godzinami nad dużą ilością pisemnych prac domowych, ale to wcale nie oznacza, że dziecko nie powinno wrócić ze szkoły i powtórzyć tego materiału. Bo my już tutaj musimy wejść w neurodydaktykę i chociażby prawa pamięciowe, które są i które mówią o tym, że jeśli my nie powtórzymy materiału nowego, świeżo nabytego, chociażby w ciągu pierwszej doby, bo tam właśnie są takie trzy momenty, to powinna być pierwsza, trzecia i szósta doba, no to ale niestety te informacje z głowy bardzo szybko uciekną, no bo mózg będzie uważał, że te informacje są mu niepotrzebne, skoro są nieutrwalane. I ten nawyk w ogóle tego, żeby wrócić do domu ze szkoły i powtórzyć to, co było, powinien być dosłownie obowiązkiem każdego dziecka. I to nie jest siedzenie czy 2 czy 3 godziny nad tym. To może być dosłownie 5, 10, 15 minut, które przeznaczymy ogólnie, ale to wystarczy, żeby rzucić okiem, żeby zrobić sobie jakąś króciutką na przykład mapę myśli z tego, co się dzisiaj dowiedzieliśmy. Być może dorysować sobie jakieś piktogramy w notatce, wyszczególnić to, co jest najważniejsze, po prostu przeczytać i to przeanalizować, przetrawić to na nowo. I to już wystarczy, żeby faktycznie się tego nauczyć. A ja słyszę od rodziców nawet w szkole, że te dzieci bardzo często nawet nie chcą zabierać plecaka z auta, no bo one mówią, że jest niepotrzebne, bo one przecież nie muszą zaglądać do książek, no bo nie ma prac domowych. I to jest właśnie pierwsza rzecz, która jest naprawdę ogromnym błędem i ona w ogóle nie powinna w ten sposób wyglądać. Także ten obowiązek nauki nadal jest. To, że ograniczyliśmy, albo w zasadzie właśnie bardzo często teoretycznie, te prace domowe, to jednak powinno być to przeświadczenie i rodzic powinien być tego świadomy, i dziecko powinno być tego świadome, że ono nadal powinno się uczyć. I tak jak mówisz, z tych młodszych dzieci też nie zdejmiemy obowiązku tego, żeby ćwiczyć pisanie, żeby ćwiczyć czytanie, tylko czy tym my mamy to traktować jako pracę domową? Dla mnie to jest nauka, która powinna być po prostu codziennie i która powinna być obowiązkiem każdego ucznia. Ogólnie nie patrzę na to jako na coś złego, jeśli chodzi o ten brak prac domowych, tylko moim zdaniem to jest bardzo źle przekazane i bardzo źle odebrane przez nas, przez rodziców i właśnie przez dzieci szczególnie też. Więc to jest pierwsza sprawa, o której myślę, że powinnam tutaj powiedzieć. A wracając stricte tutaj do tego twojego pytania, no to właśnie jest ta druga część medalu. I ja też znam osoby, nawet we własnej rodzinie, które pokazały właśnie dzieciom, że faktycznie były z nimi od samego początku, od pierwszej klasy odrabiania tych no, lekcji i tej nauki, że zawsze ten dorosły był obok. I mamy problem po kilku latach, bo to dziecko nie potrafi się uczyć samodzielnie.
To dziecko w ogóle nie weryfikuje tak naprawdę tego, co musi zrobić do szkoły, a czego nie, no bo ono już jest tak przyzwyczajone, że robi to za nie mama, że po co w ogóle ma się starać i w ogóle po co ma sobie sprawiać dodatkowy problem. Także jeśli mama nie powie, że nic nie ma do szkoły, no to uważam, że nie ma. I bardzo duża część dzieci działa w ten sposób. To też, co uważam za duży błąd, to jest to, że dzieci bardzo często nawet nie mają dostępu do swoich dzienników elektronicznych. One w ogóle nie weryfikują to, co jest tam stawiane, jak wygląda terminarz, czy nauczyciel wysyła jakąś wiadomość, czy nie, no bo z góry jest przyjęte, że po prostu sprawdza to rodzic. Jeśli jest jakaś kartkówka, to mama albo tata przypomni, a naprawdę możemy pokazać już od najmłodszych lat, także już nawet od tej pierwszej klasy, w ogóle jak ten dziennik wygląda, bo każdy uczeń ma stworzony swój profil i jak po prostu z niego korzystać. I ja uważam, że byłoby to z dużą korzyścią dla dziecka, przyzwyczajać się już od pierwszej klasy, bo ono później miałoby ten nawyk, że jeśli chce się czegoś dowiedzieć, to może to sprawdzić właśnie w dzienniku elektronicznym. A poza tym pierwszoklasiści mają naprawdę proste zadania, od kaligrafii, szlaczków, po jakieś pierwsze czytanki, gdzie my rodzice naprawdę możemy ich zostawić z tym sami. I powiem Ci, że całe szczęście gdzieś trafiłam na, czy to na podcast, czy na jakąś książkę, w której było to wyraźnie powiedziane, żeby od początku dzieci zostawiać samodzielnie przy biurku z zadaniem do zrobienia, bo ja dzisiaj widzę, że nie mam tego problemu i przychodzą rzeczywiście wtedy, kiedy czegoś nie wiedzą, naprawdę Tak, czegoś nie wiedzą. I to jest muszą poprosić o pomoc. Tak, i to jest taka ulga dla rodzica, że nie czuje się tym też obciążony znowu, bo dziecko jest w tym samodzielne. Co innego, wiesz, ja mam dziecko z ADHD, więc przypominanie o wszystkim, tutaj muszę szukać, wiesz, innych w ogóle metod, bo niczym nie pamięta i to po prostu Moje wychodzi. też ma stwierdzone ADHD, ale właśnie świetnie sobie radzi z tymi pomocami, które mu przygotowuję od początku. O, widzisz, to też jest temat na oddzielną dyskusję, jak wspierać dzieci z ADHD przy organizacji swojego w ogóle dnia, bo to nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę, jak to wygląda. Dziecko, nie wiem, je zupę, przeleci motylek, jest o motylek i wstaje od stołu i biegnie. No po prostu jest rozproszona uwaga kompletnie, więc bardzo trudno oczekiwać od takiego dziecka bardzo takiej organizacji samego z siebie. To trzeba wyćwiczyć, nie? Na schematach, Trzeba, na tak. pomocach. Inaczej się nie da. Ale to jest tak na marginesie. Pomimo, wiesz co jeszcze a propos samodzielności, najważniejsza rzecz, o którą chciałam cię zapytać. Jakie korzyści ma przede wszystkim dziecko z takiej samodzielności? No to dziecko przede wszystkim czuje się bezpiecznie, gdziekolwiek nie jest. Ono wie, że nawet w trudnych sytuacjach jest w stanie sobie poradzić, a nie oszukujmy się, ale nie zawsze mama albo tata będzie obok. I w momencie, kiedy my jednak żyjemy w ten sposób, że robimy wszystko za dziecko, no to podejrzewam, że w chwilach jakichś kryzysowych i trudnych dla dziecka naprawdę ciężko jest mu sobie z czymkolwiek tak naprawdę poradzić, z jakąkolwiek trudnością. Także myślę, że to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, że to dziecko ma poczucie jednak sprawczości i jest w stanie poradzić sobie w trudnych dla niego sytuacjach. Czyli buduje pewność siebie. Zdecydowanie tak. I w sytuacjach takich, jak jest szkoła, która jest nową przestrzenią, nie boi się podejść do kogoś, zapytać, poradzić sobie po prostu Na przykład, tak. z różnymi rzeczami. No Tak, właśnie, ale czyli zmierza się zapewnić. też właśnie z dużą ilością jakichś takich różnego typu spraw, które też gdzieś tam będą miały odzwierciedlenie na to dziecko w przyszłości. Na przykład, jeśli chociażby jest jakiś konflikt, który występuje pomiędzy dziećmi, i jeśli my znowu jako dorośli będziemy ingerować w każdą taką rzecz, no to jak to dziecko ma się nauczyć rozwiązywania tych konfliktów i jak ma sobie poradzić w przyszłości? Bo to jest właśnie zawsze. Pamiętajmy, że te sytuacje, które teraz przydarzają się dziecku, one zawsze znajdą jakieś odzwierciedlenie w przyszłości, być może w nieco innej sytuacji, w nieco innej konfiguracji, w nieco trudniejszych warunkach, ale jednak zawsze mamy ten początek tutaj w dzieciństwie. I to tam dziecko nabywa te umiejętności i to tam właśnie się wszystkiego uczy, a na tej podstawie, na tych podwalinach, później będzie w stanie radzić sobie jako osoba dorosła. I musi popełniać błędy po to, żeby się na nich uczyć. Czasami coś zrobi dobrze, czasami coś źle, a my rodzice powinniśmy być bardzo cierpliwi i wyrozumiali, że to jest po prostu pewien proces i że dziecko się uczy poprzez, no, przede wszystkim popełnianie błędów, nie? Bo nie zawsze wszystko przecież Tak. wyjdzie. Wiesz co, jeszcze a propos narzędzi, bo powiedziałaś fajną rzecz o kalendarzu, o spotkaniach.
Czy polecasz jeszcze jakieś inne narzędzia, które sprawią, że dziecko będzie bardziej samodzielne? Już o nauce stricte mówiąc. Jeśli chodzi już o naukę, to tak jak na pewno powiedziałaś, musimy pamiętać o tym, że faktycznie nie jesteśmy tutaj zawsze obok, kiedy dziecko na przykład właśnie radzi sobie ze swoimi zadaniami, które musi wykonać do szkoły. Na pewno też bym naciskała, nalegała, żeby nigdy nie rozmawiać przy dziecku o szkole i o jego obowiązkach jako o czymś, co jest dla nas bardzo problematyczne. Kojarzy się negatywnie i jest to taki po prostu przykry obowiązek, bo to dziecko później to przenosi właśnie do szkoły i ono idzie z tym myśleniem. A w momencie, kiedy my pokażemy dziecku, że fajnie, że się czegoś nowego uczysz i w ogóle, że fajne rzeczy w tej szkole masz, to ono właśnie z takim nastawieniem też do tej szkoły pójdzie. Także bardzo ważne jest to, żebyśmy my jako rodzice nie mówili negatywnie o szkole, o lekcjach i to nie byłoby takie, o Jezu. Znowu masz coś do tej szkoły i co znowu trzeba zrobić? No bo to od razu właśnie sprawia, że to dziecko właśnie w ten sposób o tej szkole myśli. Wiem, że też są różne sytuacje, nie zawsze zgadzamy się z nauczycielem naszego dziecka, mamy czasami bardzo trudne doświadczenia, ale zawsze mimo wszystko powinniśmy pamiętać, że nie trzeba o tym mówić w obecności dziecka. I gdzieś tam na spokojnie właśnie nawet te trudne sytuacje dla nas sobie przetrawić. Być może wrócić dopiero na następny dzień do tej rozmowy z dzieckiem, jeśli też jest taka konieczność, ale żeby właśnie nie działać w emocjach, w tych trudnych emocjach szczególnie, i żeby nie dawać temu dziecku takiego poczucia, że ta szkoła to jest po prostu zło i nic dobrego tam nas nie spotka. To jest taka druga rzecz. No i Ja myślę przepraszam, dalej, muszę jeszcze że. wtrącić, bo wydaje mi się, że to nastawienie rodzica jest kluczowe, bo jeżeli dziecko też słyszy często, a ja zaraz ci pomogę, bo ty na pewno zapomnisz, albo musisz się nauczyć, bo znowu dostaniesz jakąś tam, nie wiem, jedynkę, albo ci źle pójdzie, i takie negatywne zabarwienie ze wszystkim, to sprawia, że to dziecko naprawdę niechętnie będzie szło do szkoły i nie będzie się chętnie uczyło, a u nas jednak niestety jest takie przeświadczenie, że częściej się karci, niż się wzmacnia ten pozytywny przekaz. I wydaje mi się, że to jest Tak. bardzo ważne to, co powiedziałaś o tym No i nastawieniu. bardzo ważne to, co też dodałaś tutaj. No bo faktycznie my często nieświadomie też robimy takie rzeczy. No wiadomo, że każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Gdzieś tam takie słowa też gdzieś się pojawiają po prostu z tego względu, że też być może w ten sposób chcemy jakoś zmotywować to dziecko do pracy, ale właśnie to niekoniecznie jest ten dobry kierunek. A jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest też przedstawienie, tylko tutaj już właśnie będzie potrzebny albo rodzic, albo nauczyciel, który będzie pokazywał dziecku w ogóle w jaki sposób się uczyć, żeby to było dla niego przyjemne. Bardzo często jest też tak, że my jako rodzice mamy to przeświadczenie i ten pogląd, że dziecko jak się uczy, to ma siedzieć na przykład przy biurku, ma mieć rozłożone książki, no i po prostu ma się uczyć. Absolutnie nie może się ruszać. Absolutnie nie może się kręcić, no bo dla nas jest to takie przeświadczenie, które pewnie my mieliśmy też w naszym dzieciństwie, o którym słyszeliśmy, no że ono wtedy się nie uczy, no bo ono się kręci, a nie się uczy. A mamy takie, a nie inne wzorce uczenia się też teraz, i tak ta nauka jednak poszła do przodu, i tak dużo wiemy o rozwoju mózgu, że w dniu dzisiejszym mówić osobie, która potrzebuje ruchu do nauki, że ma się nie ruszać, no to jest jedna wielka sprzeczność. Więc też musimy pamiętać o tym, że my musimy poznać swoje dziecko i niekoniecznie narzucać od razu od góry jakieś też takie wzorce, które gdzieś tam idą razem też z nami przez całe nasze życie, ale dać troszeczkę tej swobody i tego luzu. Jednak jeśli się uczy i jest dla niego ten sposób, a nie inny dobry, to niech tak robi. Może niekoniecznie przy biurku nawet, może woli na łóżku, niech spróbuje, dlaczego nie? A może będzie chciało poleżeć na podłodze i tam poczytać książkę. Także też niech spróbuje, niech zobaczy, gdzie jest mu po prostu lepiej. Ale też, żeby pokazywać właśnie, że ta nauka jest po prostu jedną wielką zabawą. Ja uwielbiam na przykład właśnie też z moimi uczniami, ale i z moim własnym dzieckiem uczyć się na przykład na podstawie skojarzeń. Raz moje dziecko, jeszcze będąc w zerówce, miało do nauczenia kawałek roli na dzień babci i dziadka i no niechętnie do tego podchodził, bo to trzeba się nauczyć na pamięć, a pani w kółko poprawia, bo czegoś tam nie pamięta. No to my podczas jednej kąpieli
Zrobiliśmy z tego taką historię, gdzie on miał sobie wyobrażać swojego własnego dziadka, swojego własnego tatę, który robi śmieszne miny, który gada jakieś głupoty i dla niego to była taka frajda i to było dla niego tak zabawne i tak śmieszne, że on to zapamiętał po prostu w 5 minut pod prysznicem. I wtedy jak wyszedł i zobaczył, że on to faktycznie pamięta, no to był po prostu w niebo wzięty, że tak szybko jednak nauczył się tych czterech wersów na pamięć. I w ten sposób też musimy właśnie dążyć do tego, że to jednak ma być coś, co sprawi przyjemność, co pokaże te pozytywne emocje w procesie nauki i co zachęci dziecko do tego, żeby w ogóle właśnie ten trud podjąć. Bo te dzieci najczęściej się zniechęcają tylko i wyłącznie dlatego, że ta nauka jest nudna i ciężko im siedzieć, ciężko im się właśnie na tym skupić. No bo czytamy, a być może właśnie mając różnego typu też dysfunkcje i problemy, okazuje się, że mogę czytać coś 10 raz, a dalej tego nie rozumiem, no to trzeba właśnie jakoś jednak do tego dojść i dotrzeć. I właśnie jest to jeden ze sposobów, jest to te właśnie te skojarzenia i to zabarwienie takie zabawne, czasami wręcz głupie, sprawia, że po prostu zaczyna to się kojarzyć z czymś fajnym i właśnie przyjemnym. I rozmawiałyśmy przy okazji bliskościowego nauczyciela o nauce w ruchu, bo może ktoś woli matematykę odrabiać na stojąco. I w ogóle też zobacz, jak walczymy z wdrukami, które mamy. To jest też taka kwestia bardzo trudna dla rodziców dzisiaj, bo też trudno nam jest się postawić w roli dziecka, to co ono czuje. Wydaje mi się, że chyba najlepszym sposobem jest cofnąć się do swojego dzieciństwa, wygrzebać z pamięci to, jak my się czuliśmy, kiedy nas nauczyciele obstawiali, że masz siedzieć prosto, nie kiwaj się, nie gibaj na boki i w ogóle. I czy to nam pomagało, jak się wtedy czuliśmy, żeby też zrozumieć, co czuje dziecko, które fajnie, żeby jednak polubiło tą naukę. No Pamiętaj, jeszcze mam do Ciebie pytanie odnośnie samodzielności dzieci. Jakie korzyści są dla nauczyciela i w ogóle całej klasy, kiedy dzieci są po prostu samodzielne? No myślę, że ogromne tak naprawdę i każda strona czerpie z tego bardzo dużo, bo taki nauczyciel, mając przed sobą samodzielne dzieci, tak naprawdę połowę roboty może mieć już za sobą, bo okazuje się, że nie musi stać i czegoś tam wycinać, wklejać na przykład do zeszytu, bo dziecko samodzielnie świetnie sobie z tym radzi. Ten czas płynie zdecydowanie szybciej, a jest po prostu bardziej też wykorzystany i na pewno wykorzystany też w bardziej efektywny sposób, kiedy nie musimy po prostu tracić czasu na to, żeby pomóc dziecku przy różnych takich sprawach, nawet związanych z właśnie ubieraniem się, o którym też już mówiłyśmy. To właśnie dodałam teraz też, co jest zmorą wielu dzieci, wycinanie, bo wiele dzieci nawet nie jest w stanie prawidłowo utrzymać nożyczek w dłoni. Tak samo jeśli chodzi o to, co mamy w piórniku. No na przykład takie dziecko, jeśli też będzie w stanie samodzielnie sobie chociażby zatemperować kredki, to wszystko sprawia, że ta organizacja zajęć po prostu jest spójna. Ona płynie bardzo szybko, to najczęściej wtedy dzieje się gdzieś w tle, nikt nikomu nie przeszkadza i no, naprawdę z wielką przyjemnością właśnie też jestem w takich grupach i też to się zdarza, nie mówię, że nie, ale właśnie grupy, to są najczęściej grupy, czyli mniej jest tych dzieci razem, bo najczęściej są to grupy 8-10-osobowe wtedy, jeśli ten podział na grupy, na przykład u mnie w przypadku nauki języka angielskiego w szkole jest, no to naprawdę to jest czysta przyjemność pracy z takimi dziećmi. A faktycznie zestawienie z dziećmi, które widzą problem tak naprawdę na każdym kroku, które zawsze mówią, że pani, a pomoże pani w tym, a pomoże pani w tamtym, ja oczywiście to zrobię, ale jednak ta forma dezorganizacji lekcji tutaj wkracza, no bo faktycznie wtedy trzeba się zająć stricte tym jednym na przykład dzieckiem, a wtedy wiadomo, cała reszta gdzieś tam też na tym traci. No i właśnie to dzieje się to samo wśród uczniów, którzy są razem ze sobą w klasie. W momencie, kiedy oni są dla siebie wzajemnie też pomocni, serdeczni, ale dzieje się to właśnie zazwyczaj na przykładzie tego, że czerpią dokładnie to samo od każdego innego dziecka, wtedy po prostu jest tak, że ta klasa jest spójna i umie ze sobą współpracować. A w momencie, kiedy faktycznie jest ta osoba, która gdzieś tam ich spowalnia, która sprawia, że
to wszystko jednak gdzieś tam wymaga większego zaangażowania też osoby dorosłej, no po prostu dezorganizuje ich pracę. I tutaj też od razu chciałabym podkreślić, że nie wspominam też o dzieciach, które po prostu mają różnego typu dysfunkcje, orzeczenia, opinie, no bo czasami po prostu jest tak, że tego tutaj też nie przeskoczymy. Ale mówię też właśnie o tych dzieciach, które przede wszystkim no, nie mają z tym problemu. A powiedz mi, czy takie dzieci, które są bardziej samodzielne, po prostu w takiej atmosferze w klasie się więcej uczą, lepiej rozwijają? Zdecydowanie, bo po prostu ta lekcja płynie szybko, sprawnie i jest dzięki temu efektywna. Jeśli mamy dynamikę, przede wszystkim dynamika jest nam potrzebna na zajęciach. Jeśli po prostu płynnie przechodzimy z jednego zadania do drugiego, mamy też chwilę wtedy na to, na przykład, żeby zrobić jakąś sobie przerwę śródlekcyjną, żeby poruszać się trochę, ale może na przykład poćwiczyć uważność, może skupić się na własnym oddechu. To wszystko to właśnie sprawia, że to wpływa na dziecko w bardzo pozytywny sposób. Ale niestety, jeśli właśnie zdarzy się, że faktycznie to dziecko potrzebuje bardzo dużo naszej pomocy, nad wyraz dużo naszej pomocy, no to te klocki się po prostu rozpadają i to już nie jest tak, jak powinno być. Jak rozumiem, czasami bywa tak, że sporo jest dzieci bardzo samodzielnych, jak to można powiedzieć, ogarniętych, a jak nawet się trafi kilku, które wymagają pomocy, to też da się pewnie zaaranżować to, że reszta klasy pomoże, tak? I to jest też budowanie samodzielności, kiedy pomaga się tym, którzy mają z czymś na przykład problem i to niesie, tak moim zdaniem, tak mi się wydaje, dużo korzyści dla wszystkich tak naprawdę wtedy, nie? Bo dzieci się no, uczą oczywiście funkcjonować w tak różnorodnej grupie, prawda? Bo przecież nie ma wszystkich samodzielnych dzieci i takich samych. Każdy ma jakieś swoje ciężary, które nosi przy sobie i ta samodzielność też i empatia sprawia, że po prostu te dzieci się uczą, jak sobie radzić w życiu i w relacjach z innymi, nie? Tak zdecydowanie, tylko właśnie też ważną kwestią jest tutaj na pewno to, że takie dziecko musi też chcieć tą pomoc innych przyjmować, ale też przy okazji uczyć się tego, bo też zdarza się, że mam do czynienia z takimi dziećmi, które po prostu mają tak duże przekonanie o tym, że one naprawdę nie muszą nic robić, że ciężko jest nawet później tym dzieciom, które chcą im pomóc. Ale właśnie skądś się to bierze i one skądś to przynoszą, a najczęściej właśnie oczywiście przynoszą to z domu, więc jakby uważam też, że warto tutaj podkreślić, że każdy moment jest dobry, żeby zacząć uczyć dziecko tej samodzielności, tak? To nie jest tak, że jeśli nasze dziecko ma lat 10, 12, 14, a może nawet 16, to już wszystko stracone i po prostu jedna wielka porażka, którą ja jako rodzic popełniłem czy popełniłam, no bo jeszcze do tej pory tego nie nauczyłam. No na pewno fajniej by było, żeby to się zdarzyło wcześniej, ale fajnie też, kiedy rodzic jednak zauważa w pewnym momencie, że jest to czas, że warto coś zmienić. I jednak chciałabym podkreślić, że nigdy nie jest za późno, bo nasze chęci i to, jak rozmawiamy z dzieckiem, to jak mówimy o tych obowiązkach, jest bardzo tutaj istotne. I faktycznie w każdym momencie jesteśmy w stanie czegoś tego naszego dziecka nauczyć, tylko po prostu pewnie zajdzie nam troszeczkę więcej czasu. Być może będziemy potrzebowali jakichś innych form pomocy, żeby właśnie ten nasz dzień przeorganizować i żeby po prostu nauczyć dziecko tych nowych umiejętności. Posłużę się utartym frazesem, na naukę nigdy nie jest za późno. Zdecydowanie. Wiesz co, pamiętasz, czy takie chciałam zostawić dla rodziców taki protip, a propos tego naszego nastawienia. Wydaje mi się, że to jest takie słowo klucz, bo my bardzo często się zniechęcamy, kiedy dziecku coś nie idzie i od razu aż nas korci, żeby mu jednak pomóc. Też ćwiczymy tą cierpliwość, o której wspomniałyśmy już wcześniej, natomiast to, co dziecko może wesprzeć w samodzielności, to to, co my do niego mówimy. I czy może masz jakieś swoje powiedzonka, zdania, słowa, które mogą być wsparciem dla dziecka w tym, żeby się poczuło pewnie bardziej pewne siebie i samodzielne? Tak, wiesz co, to są w ogóle komunikaty rozwojowe przede wszystkim, które pokazują, że my podkreślamy to, że zauważamy proces i te czyny dziecka, które w ogóle były właśnie włożone w daną czynność, a nie to, jaki jest tego efekt. Czyli zawsze powinniśmy podkreślać to, co dziecko robi. Możemy mówić to, co widzimy,
Czyli na przykład, o wow, właśnie widzę, że przeszedłeś na przykład 10 szczebelków wyżej niż ostatnio na jakimś tam placu zabaw na przykład, tak? W momencie, gdy to dziecko odrabia lekcje, no to też możemy właśnie zerknąć i zobaczyć, wow, widzę, że się bardzo starasz na przykład właśnie realizując te zadania z matematyki i zainteresować się tym, co robi to dziecko. To nie jest też tak, że my to dziecko mamy na przykład zostawić i w ogóle jakby nie ingerować w to. Jak najbardziej to, że się tym interesujemy, jest ok. Także też takie zwroty, które będą właśnie dziecku pokazywały, że my jesteśmy obok, też żeby powiedzieć właśnie, tak jak mówiłaś, że jeśli będzie potrzebowało pomocy, to zawsze może właśnie do nas przyjść, też jest bardzo ważne. Ale co więcej, myślę, że też mówienie to o tym, jak my się czujemy, kiedy właśnie dziecko, kiedy udało mu się coś zrobić, ale też pokazując, że to nie jest siła przypadku. Także zwroty typu, o wow, widzę, że udało ci się na przykład nauczyć wiersza na pamięć, będzie mogło mieć to takie zabarwienie, że właśnie to był przypadek, nie? A ja mogę powiedzieć po prostu, widzę, że bardzo szybko się nauczyłaś tego wiersza, super. I już mamy właśnie też tę informację zwrotną, że my widzimy, co się dzieje, że my to zauważamy i bardzo doceniamy. Także nie to, że dziecko dostało szóstkę za ten wiersz i dopiero wtedy mówimy, wow, szóstka, super. Jest szóstka, to znaczy, że nauczyłeś albo nauczyłaś się tak, jak trzeba. Ale ja nawet później mogę nawet machnąć ręką na tą szóstkę, bo ja już widziałam, że to dziecko włożyło wiele sił w to, żeby faktycznie tego wiersza na pamięć się nauczyć. I my to powinniśmy podkreślać. Także nawet ta szóstka to jest tylko takie zwieńczenie tego, ale my zawsze musimy podkreślać, że to nie jest najważniejsze, bo ja też znam wiele dzieci, które później, i to szczególnie przychodząc z klasy trzeciej do czwartej, mają właśnie to poczucie, że one są ważne tylko wtedy, kiedy mają piątki i szóstki. I że one tylko wtedy są mądre. I że one tylko wtedy coś znaczą. Bardzo często, że tylko wtedy je rodzic zauważa. I my musimy pokazywać, że ten wachlarz też ocen, który czasami się zdarzy, jest ok. Ale właśnie zawsze my w tym musimy podkreślać ten proces. Nie jest ok, kiedy dziecko nie robi nic i na niczym mu nie zależy. To jest problem. Ale nie jest to problem, jeśli dziecko przyniesie nam trójkę ze szkoły, bo coś tam mu nie poszło. I my musimy dawać właśnie tę informację zwrotną, że dokładnie tak jest, żeby to dziecko czuło, że rodzic naprawdę tak myśli. Także to jest bardzo ważne, żeby właśnie mówić o tym, co widzimy, jak się czujemy i że doceniamy po prostu wkład pracy dziecka w naukę, a nie to, co będzie już na sam koniec. Czyli lepiej powiedzieć, że ta szóstka to jest dlatego, że wypracowałeś, czy wypracowałaś, że dużo się uczyłaś, czy uczyłeś i że ja to widzę i że chyba, Paulino, to trzeba sobie powiedzieć, żeby to nie było takie, że ja coś powiem sobie od tak, tylko żeby naprawdę to widzieć. Oczywiście. Bo to dziecko fałsz wyczuje od razu, nie? O, na kilometr. I też wydaje mi się, że ważna rzecz jest taka, żeby nie stosować żadnych miarek, nie porównywać do kogoś innego, tylko widzieć ten proces jako od punktu wyjścia, z którego wyszło nasze dziecko, do punktu, którego doszło. I ono nie musi być wcale piątkowe, czwórkowe. Może ta trójka, okazuje się, że ta trójka była zwieńczeniem ogromnego wysiłku. Oczywiście. To tylko my o tym wiemy, nie? I to jest też chyba też ważne, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy dziecko włożyło wysiłek samodzielny, i tylko to wzmocnić, a nawet powiedzenie, o, wyniosłaś talerz jednak, czy wstawiłaś talerz do zmywarki, super, nie? Tak. I wydaje mi się, że to jest taka nauka przed nami ogromna, wyrzucić wdruki z dzieciństwa, gdzie nas się nie doceniano, nie mówiło się, tylko się ciągle krytykowało i żebyśmy tego nie robili własnym dzieciom, tylko pozytywne wzmocnienia cały czas, zauważać to, co dzieci robią dobrze. Zdecydowanie. To chyba jest też ważne w samodzielności, nie? Tak, i tutaj też ważna jest też sprawa, bo też mam takie poczucie, że rodzicom bardzo często zależy właśnie, oni mają takie przeświadczenie, że jeśli ta ocena jest najlepsza, to oni dopiero wtedy są spokojni, że to dziecko faktycznie coś potrafi. A to naprawdę wcale tak nie jest. Bardzo często nawet te najlepsze oceny są ocenami z przypadku, także
to różnie bywa, to nigdy nie może być wyznacznik tego, że dziecko coś potrafi albo nie, bo to naprawdę może być tak, że to dziecko miało gorszy dzień i nie poszło tak jak trzeba, albo z drugiej strony naprawdę może być tak, że akurat udało się utrafić na przykład w jakieś tam pytania i że akurat ta szóstka jest, ale to wcale nie oznacza, że dziecko cały ten materiał z tego działu umie i rozumie świetnie, także my musimy gdzieś tam to przesiewać, żeby po prostu pilnować, że to dziecko, ono faktycznie się uczy i ono ten wysiłek po prostu podejmuje. Ale w drugą stronę bym też poszła i bym też powiedziała, bo ostatnio bardzo dużo też się mówi o tym, że w związku z tym, że oceny nie są tym miernikiem wiedzy dziecka, bardzo często te dzieci, które nawet być może nie wkładają tak dużo w pracy w to, żeby mieć te piątki i szóstki, że ta nauka przynosi i przychodzi im z dużą lekkością i z dużą łatwością, ale że te dzieci naprawdę fajnie się angażują na przykład w życie szkolne, ale właśnie przy okazji też naprawdę są dobrymi uczniami, takimi przykładowymi, to bardzo często te ich działania są tak spychane też na dalszy plan. Że w związku z tym, że mówi się tyle o tym, że te piątki i szóstki to w sumie nic nie znaczą, to w drugą stronę czasami przesadzamy, i idziemy w coś takiego, że już jak ktoś się naprawdę dobrze uczy, to tam w ogóle nawet nie warto przywiązywać do tego wagi, no bo jednak co te oceny nam dają? Nic. I wtedy to dziecko też może właśnie czuć się takie odepchnięte i niezrozumiane i też powinniśmy właśnie jednak mieć na uwadze to, że trzeba iść w drugą stronę i też nie przesadzać, żeby właśnie nie... Brakuje mi słowa. Jak, żeby albo dziecko nie przeceniamy, patrzyło na... A w jedną żeby dziecko nie patrzyło na siebie z perspektywy tylko tych ocen, ale widziało w sobie inne wartości i że jakby tak, to nie to jest też. Sam cel sam w sobie, tak? To o to zgadza chodziło? Się, tak, ale właśnie też ja widzę na przykład problem z tymi ocenami głównie wtedy, kiedy mamy dzieci, które na przykład tak dążą do piątek i szóstek, że muszą zarywać noce, nie mają czasu na odpoczynek, nie mają czasu okay, na spotkania rozumiem. Z przyjaciółmi, nie? Ale w drugą stronę, i wtedy to jest niezdrowe po prostu, tak? No bo tak być nie może. Są inne priorytety i są inne też wartości, którymi powinniśmy się kierować. Ale w drugą stronę, jeśli mamy dziecko, któremu ta nauka przychodzi z łatwością, z lekkością, które ma te piątki, szóstki bez problemu, no to też powinniśmy tę pracę docenić jednak, nie? Że to jest tak naturalne i łatwe dla tego dziecka, no że fajnie, że ma te piątki i szóstki, no dlaczego nie? Także wartość tych najlepszych ocen też oczywiście zależy od sytuacji. Także będzie problemem w momencie, kiedy to rodzic naciska i kiedy to dziecko za wszelką cenę walczy o te piątki i szóstki, wtedy to jest naprawdę bardzo niefajna sprawa, ale w drugą stronę, dlaczego mamy odbierać tę radość i zadowolenie z dziecka, któremu przychodzi to z łatwością, które widać, że się fajnie rozwija i rodzice też mogą to docenić. Właśnie tutaj, tutaj chodzi mi dokładnie o tę rzecz. I też nie oceniać takiego dziecka, szufladkować jako kujona, te, które się o, właśnie, dobrze tak, uczy, właśnie o to mi nie? chodzi. Tak. To jest takie krzywdzące też bardzo. Tylko się tak. cieszyć z tego, nie? Jeżeli właśnie, komuś cieszmy się. Przychodzi. Cieszmy się tym, tak. że dziecko też odniosło sukces. I jeśli to dla dziecka jest dobre, pozytywne, to jak najbardziej doceńmy to. Także też nie możemy tego bagatelizować. O, w ten sposób chyba bym powiedziała jeszcze. Tak. I tak się zastanawiam, jak to ma się do naszej samodzielności w dzisiejszym temacie, ale wydaje mi się, że to jest wszystko ze sobą powiązane, bo właśnie to każde docenienie wszystkiego, co robi nasze dziecko w życiu, co robi to dobrze, właściwie, czy robi postępy nawet, jeżeli mu coś szło nie tak, to jest ten klucz do budowania tej samodzielności i pewności siebie. Zdecydowanie. A to też właśnie, jakie tak nawet wracając do tych ocen, to myślę, że też to, jakie to oceny ma dziecko, to jest jego własny sukces. Także to też powinniśmy tak patrzeć na to, że to nie nasz i nie naciskajmy właśnie w związku z tym też na to, żeby to były tylko te najlepsze oceny, bo tylko wtedy mamy to poczucie, że dziecko odniesie sukces w przyszłości. Taki sukces, jaki ono odnosi, jest naprawdę wystarczającym sukcesem i tego też powinniśmy się trzymać. Chyba tym sukcesem to powinna być właśnie ta samodzielność w myśleniu, tak. w podejmowaniu właściwych decyzji w życiu, bycie człowiekiem cierpliwym, empatycznym, emocjonalnie zrównoważonym, a reszta to kwestia wyboru, nie? I pracy. Tak, i to też właśnie w dużej mierze gdzieś tam czas pokaże nam, jak to się tutaj dziecko w tym odnajdzie, ale właśnie my powinniśmy zawsze być obok i gdzieś tam nadzorować, kierować, ale absolutnie nie wyręczać.
No właśnie, tego się trzymajmy. Paulino, wiesz co, teraz na końcu każdego wywiadu, podcastu z moimi gośćmi pytam zawsze o jedną rzecz. Do czego inspirują cię twoje własne dzieci? Bo chcę pokazać, że rodzicielstwo, owszem, jest trudne, skomplikowane, też satysfakcjonujące, ale jednak to chyba największe wyzwanie w życiu. Ale gdyby nie dzieci, to wydaje mi się, że nie byłoby takich zmian w naszym życiu i chcę pokazać, że jest to zawsze pozytywna zmiana. Tak, Czy myślę, że byś mogła się masz tutaj. podzielić? Tak, oczywiście, także masz tutaj dużo, dużo racji. Gdyby nie moje własne dziecko, to w ogóle bym nawet nie zaczęła działać na Instagramie, bo ja chciałam pokazywać innym rodzicom, innym nauczycielom w ogóle, w jaki sposób właśnie chociażby z tymi dziećmi się komunikować, żeby ta szkoła, wcześniej też przedszkole, jednak było właśnie takim wspierającym środowiskiem. Teraz na przykład mam też taką sytuację, że kiedy dziecko moje jest w pierwszej klasie, a ja właśnie wiedziałam, że chcę naciskać na tą samodzielność, żeby jednak on był samodzielny i żeby chciał w ogóle być samodzielny, to właśnie też dlatego w wakacje powstał mój kurs dla rodziców o tej samodzielności i te wskazówki, o których tam mówię i te przygotowane pomoce właśnie wykorzystujemy na co dzień i serce mi rośnie, kiedy widzę, jak to się w ogóle sprawdza. Ale idąc dalej, na przykład właśnie w tym roku zaczynam prywatne zajęcia dla dzieci, ale właśnie dlatego, że chcę sama uczyć moje własne dziecko, żeby pokazać mu, jak tak naprawdę nauka angielskiego może być przyjemna, jaka może być zabawna i sprawiająca dużo frajdy i satysfakcji. I żeby nie moje własne dziecko, to ja bym tego nie zaczęła w tym roku po prostu też. Także myślę, że faktycznie każdy rodzic dąży do tego, żeby to jego dziecko miało jak najlepsze środowisko i żeby jak najlepiej właśnie sobie radziło w życiu. I ja jestem tym przykładem, że faktycznie idąc za nim, chcę też pokazać to innym rodzicom. Także chcę, żeby też inni z tego skorzystali i żeby inni po prostu szli razem ze mną. No i na razie właśnie mi się to bardzo fajnie sprawdza. Także mam nadzieję, że tak zostanie. Super, to bardzo miło słyszeć. Paulino, powiedz mi jeszcze, gdzie można znaleźć Twój kurs a propos samodzielności? Mój kurs jest na stronie mojego sklepu, także jest to sklep.nauczycielkabliskościowa.pl. On jest w zakładce sklep. Jest tam jedna już cudowna opinia, w ogóle bardzo długa i bardzo szczegółowa, która pokazuje właśnie też, że ten kurs się sprawdza w wielodzietnych rodzinach też, bo ja akurat jestem mamą jednego dziecka, ale to jest tak naprawdę do każdej rodziny, do każdych osób, do wszystkich osób skierowany. Więc śmiało właśnie zachęcam, żeby korzystać, bo ja właśnie takie mam to poczucie, że faktycznie czasami rodzicom brakuje pomysłu. Wiadomo, że każdy chce jak najlepiej, ale czasami to życie i właśnie ten pęd, o którym mówiłyśmy na początku, sprawia, że szybciej jest nam coś zrobić za dziecko, ale niestety jestem przekonana, że każdy rodzic w przyszłości gdzieś tam w końcu będzie tego żałował, więc warto zajrzeć, zachęcam serdecznie. A jak coś, zawsze można też do mnie napisać. Ja też chętnie odpisuję na wszelkie wiadomości, które dostaję u siebie, czy na Instagramie, czy na mailu. Wszelkie linki, czy do Twojego kursu, czy na Twój Instagram, wrzucę w opisie pod tym odcinkiem. A my, cóż, rodzice, zachęcamy Was do budowania samodzielności dzieci. W końcu nie robimy tego ani dla siebie, tylko dla nich, żeby były samodzielne i szczęśliwe w życiu dorosłym. Paulino, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również.